do finałów Mistrzostw Świata. W Bukareszcie Rumunia grała ze Słowenią w pierwszym meczu 2-1 dla Słoweńców. No i Rumunii potrzebowali zaledwie jednej bramki, aby być w finałach. Tymczasem w 56 minucie nieoczekiwanie gola strzelają podopieczni Freczko Katańcy. Pada Johnny Nowak, ale arbiter nie przerwał gry. Pozwolił, aby kontynuowali tę akcję piłkarze ze Słowenii. Mladen Rudonia uderzył bardzo precyzyjnie obok Bogdana Lobonta i było 0-1. 84 minuta. Nikulae, bardzo piękny strzał napastnika Sportingu Lizbona. 1-1 w końcówce. Jeszcze 2-3 szanse reprezentacji Rumunii, ale zabrakło czasu. Szczęście było tym razem przy Simeonowiciu i graczach reprezentacji Sreczko Katanca. I w finałach piłkarskich Mistrzostw Świata oglądać będziemy drużynę Słowenii tutaj. W końcówce właśnie szczęście Simeonowicia i radość Słoweńców po końcu.